Cześć, to jest film, w którym chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące Teo College. Niektóre pytania pojawiają się bardzo często, więc myślę, że jak tak nagram jeden film, to, to też odpowiem na pytania, które może niektórzy z Was sobie zadają. Tylko tak wyjaśnienie, zanim czołówka i pytania od Was. Teo College to jest roczny program edukacyjny. Pod auspicjami Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, w którym osoby, które myślą serio o służbie, chcą się rozwijać, mogą połączyć trzy aspekty: taką akademicką formację, czyli kształcenie teologiczne, bardzo praktyczną. Edukację, dlatego że odwiedzamy różne kościoły i uczymy się od praktyków, takich pastorów z pierwszej linii frontu i trzeci aspekt formacja, spędzamy ze sobą całkiem sporo czasu. Więc to jest taki roczny program, a po czołówce wasze pytania, moje odpowiedzi, żebyście jak najwięcej o Teokolecz mogli się dowiedzieć. Okej, okay, będę starał się odpowiadać szybko. Pierwsze pytanie, ile trwa nauka w Teokolecz? Nauka w Teokolecz trwa rok, albo dwa semestry, albo dziewięć miesięcy. To jest wszystko to samo, jest dziewięć zjazdów, jeden zjazd w miesiącu. Spotykamy się od października do czerwca. Kto może wziąć udział? Są dwa kryteria, myślę, że są dwa tylko kryteria dla osób, które chcą wziąć udział w Teokolecz. Po pierwsze, trzeba bardzo serio traktować swoje powołanie. Ja myślę o tym bardzo serio, że chciałbym, żeby tam były osoby, które... Bardzo poważnie traktują swoje powołania, a drugie chcą się rozwijać. Więc jeśli myślisz serio o tym, że Pan Bóg w Twoje życie wkłada powołanie do służby w kościele, a drugie chcesz się rozwijać, chcesz wiedzieć jutro więcej niż wiesz dzisiaj. To jesteś idealną osobą, żeby podjąć naukę w teokolecz. Gdzie odbywają się zjazdy? Zjazdy odbywają się w różnych miejscach. Część zjazdów jest w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej pod auspicjami, której dzieje się ta, ten, ten projekt, a większość zjazdów jest wyjazdowych. Odwiedzamy różne kościoły. To do nas przyjeżdżają wykładowcy, natomiast te zjazdy odbywają się w miejscach, które chcemy też zobaczyć od, od środka i zainspirować się mądrością, wiedzą i doświadczeniem. Pastorów czy liderów tych wspólnot, które odwiedzamy. Czy trzeba być protestantem, żeby studiować w Teokolecz? Na to pytanie odpowiem przykładem. Rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy pierwszą edycję, mój serdeczny znajomy, który jest liderem dużej katolickiej wspólnoty, powiedział, że chciałby się zapisać, a ponieważ się znamy i przyjaźnimy, to też go znamy. i tak byłem zmieszany tą jego propozycją, ale nie dlatego, że ja jestem protestantem, a on jest katolikiem, ale dlatego, że mi się wydawało, że on ma kwalifikacje, umiejętności, jak już to, żeby być wykładowcą w te kolecz, a nie studentem, więc byłem zmieszany, kiedy powiedział, że chce się zapisać. Natomiast kiedy ja teraz uczestniczyłem po tej pierwszej edycji w większości wykładów, to pomyślałem sobie, to było dla mnie jedno z najbardziej wyposażających przeżyć jakie mogę sobie wyobrazić, więc od razu do niego zadzwoniłem i mówię, stary, jeśli chcesz, to pewnie, że się zapisuj, bo ja ci powiem, skorzystałem przez ten rok z tych wykładów, które dzieją się na Teokolecz na maksa i tutaj przynależność konfesyjna, wyznaniowa, denominacyjna, nie ma nic do tego i wiem, że na tę nową edycję zapisały się osoby z bardzo różnych środowisk wyznaniowych i nie tylko z protestanckich kościołów, ale również z kościoła katolickiego. Czy trzeba mieć maturę, żeby studiować w Teokolecz? Nie, nie trzeba mieć matury. Mamy tam różne tryby, tak naprawdę kończenia tego kursu, ale wszyscy uczestniczymy w nim razem. Ja uważam, że są tylko dwie kwalifikacje, ale też mówiłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, tak naprawdę pragnienie służby i chęć rozwijania się. To są jedyne dwie kwalifikacje, które trzeba mieć, żeby rozpocząć naukę w Teokolecz. Jaki dyplom otrzymam na końcu? No właśnie, to zależy od tego, z jakim doświadczeniem i z jakimi dyplomami przyjdziesz. Jeżeli ktoś jest po studiach wyższych, jest absolwentem studiów wyższych, to Teo College będzie dla niego podyplomówką, więc na koniec dostanie dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie teologii pastoralnej i dogmatycznej. Natomiast jeżeli ktoś jest w trakcie studiów, czyli jeszcze nie ma dyplomu ukończenia studiów wyższych albo nie ma matury, to dostanie świadectwo ukończenia kursu w zakresie teologii pastoralnej i dogmatycznej. Czy studia podyplomowe różnią się od kursu? Nie, nie różnią się niczym. Tak naprawdę, kto jest w programie, który jest kursem, a kto jest w programie, który jest studiami podyplomowymi, wie tylko pani w dziekanacie. Ja nie mam pojęcia, który z uczestników ma maturę, kto nie ma matury, kto ma trzy doktoraty, a kto nie, nie, nie skończył żadnej szkoły. Wszyscy jesteśmy razem, uczestniczymy w tych samych zajęciach i to już jest tylko na uczelni i przy rozdaniu dyplomów informacja, że w zależności od wybranego trybu otrzymujemy. Określony dyplom, natomiast sam projekt, wszyscy uczestniczymy w tym razem i niczym nie różnią się dla nikogo zajęcia, po prostu razem dobrze się bawimy i dobrze się uczymy. Jakie są terminy zjazdów? I tu jest jeszcze drugie pytanie: jakie są terminy zjazdów na najbliższy rok? Myślę, że ten film będzie bujał się w sieci, więc tutaj nie będę mówił, jakie są terminy zjazdów. One są na stronie kolec. to jest na stronie michałwodaczy.com, zakładce Kolec i tam są zawsze aktualne terminy zjazdów na rok, na który prowadzona jest rekrutacja. Więc na ten rok, który teraz nadchodzi, jeszcze nie znam terminów zjazdów. Więc za lada chwilę one się pojawią na naszej stronie internetowej. Czym różni się Teo College od innych studiów tego typu? Nie wiem, tak do końca nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć, jakie trzy aspekty są dla mnie niezwykle ważne w Teo College. Pierwszy i to będzie bardzo poważnie, to jest taki, żeby to było kształcenie akademickie. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj bardzo potrzebujemy takiego. Praktycznego kształcenia, natomiast myślę, że na pewnym rozwoju naszej służby, naszego powołania, taki tryb szkoleniowo-konferencyjny okazuje się niewystarczający, i potrzebujemy też wyposażyć się w troszkę taki bardziej naukowy background, albo zobaczyć, że, że ta teologia daje nam niesamowitą odwagę. Tak naprawdę niesamowitą odwagę, którą potrzebujemy, żeby nieść Ewangelię właśnie z taką śmiałością i odwagą do robienia rzeczy nowych i wyjątkowych. Stąd część zajęć na Theo College prowadzą profesorowie, naprawdę najlepsi bibliści ci, najlepsi naukowcy w naszym środowisku. I jestem im bardzo wdzięczny za to, że przyjęli zaproszenie do, do współpracy z Theo College, bo myślę, że to jest bardzo wyposażające. Więc jeden aspekt, tak jedna trzecia Theo College, to jest taka akademicka, rzetelna forma. Informacja. Drugi aspekt to są bardzo praktyczne zajęcia. My na różne zjazdy jeździmy do różnych miast, odwiedzamy kościoły i jestem bardzo wdzięczny pastorom niesamowitych wspólnot, świetnym liderom, którzy goszczą nas u siebie i w piątek prowadzą zajęcia, które nazywamy Kościół w praktyce, odsłaniając nam kuchnię i dzieląc się swoją mądrością i swoim warsztatem, odsłaniając nam kuchnię swojej pracy. Ja zawsze z tych zjazdów wracam do domu i jestem odrobinę lepszym pastorem, więc te praktyczne zajęcia są mega dla mnie cenne, więc mamy aspekt akademicki, praktyczny i trzeci, którego nie ma zazwyczaj w studiach zaocznych, a tutaj w Teo College bardzo mi zależy, żeby go wplatać, to jest aspekt formacyjny. I tutaj chodzi o to, że spędzamy dużo czasu razem. Ja jestem przekonany o tym, że najważniejsze rzeczy się chwyta, a nie ich uczy, a chwyta się poprzez przebywanie razem, więc też wieczorami czasami spędzamy czas na modlitwę, czasami wychodzimy razem do pubów, szlajamy się po mieście, ale wierzę, że taki aspekt spędzania czasu Razem też poza szkolną ławką, poza wspólnymi warsztatami jest niezwykle ważny. Więc to są te takie trzy aspekty, które mam nadzieję, że wyróżniają to określ, to jest akademickie kształcenie, bardzo praktyczne spotkania z liderami Wspólnot i dużo czasu, który spędzamy razem, czyli taki aspekt formacyjny. Czy można się jeszcze zapisać? W każdej chwili można się zapisać. Myślę, że ten film będzie w sieci troszkę dłużej niż tylko w tym roku, więc na stronie internetowej zawsze w formularzu zgłoszenia jest informacja, na który rok aktualnie można się zapisać. Zawsze A. można się zapisać. Nie interesuje mnie teologia, ale interesuje mnie praktyka. Czy nie będę się męczył w Teokolecz? Na pewno nie, bo ja jestem głęboko przekonany o tym, że najlepszym teologiem jest pokorne serce, a pokorne serce jest bardzo potrzebne tym, których interesuje praktyczna służba, więc, więc absolutnie nie ma co się bać. Po pierwszej edycji mogę powiedzieć, bo ten film nagrywam po pierwszej edycji, jeszcze nie mam doświadczeń z drugiej, trzeciej, kolejnej, a wierzę, że będzie ich wiele. Ale po pierwszej edycji myślę, że wiele osób mogło powiedzieć: wow! Nie myślałem, że to jest takie ciekawe. Niektórzy mówili, że przychodzili dla tych praktycznych zajęć, a ta część akademicka też okazywała się dla nich niezwykle interesująca i wyposażająca. Także yy, mam nadzieję, że, że ta reguła, że najlepszym teologiem jest pokorne serce, sprawdzi się w działaniu także i, i w kolejnych edycjach. <laughs> Czy wąż to szaton? Yy, to jest hasło pierwszej edycji i nie będę odpowiadał na to pytanie, ale studenci te College myślę, że yy, wiedzą. A jak chcesz się dowiedzieć, to po prostu dołącz, zapisz się i też na pewno będziesz wiedział. Gdzie odbywają się zjazdy? To już pośrednio odpowiedziałem na to pytanie, ale w bardzo. Wyjątkowych kościołach, w których można złapać dużą paczkę inspiracji, praktycznej mądrości, wiedzy. Staramy się odwiedzić jak najciekawsze wspólnoty, jak najciekawsze kościoły, żeby tam też jak najwięcej dostać praktycznych informacji o służbie. Ja zawsze wyjeżdżam z tych miejsc, które odwiedzamy z laptopem pełnym notatek, więc, więc duża część zjazdów to są zjazdy wyjazdowe w różnych miejscach w Polsce, w Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Bydgoszczy ale też jest kilka zjazdów w Warszawie w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej oraz odwiedzamy kilka warszawskich wspólnot też. Czy po teokolecz mogę studiować teologię? Tak, i tu w zasadzie mówiąc o różnych trybach studiowania nie wyjaśniłem, więc teraz już odpowiadam, że studenci teokolecz, jeżeli są absolwentami studiów wyższych, mogą dostać dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Jeśli nie mają dyplomu ukończenia studiów wyższych, dostają świadectwo dyplom ukończenia kursu teokolecz w zakresie teologii pastoralnej i dogmatycznej i trzecia opcja, również absolwenci teo-college mogą kontynuować studia na studiach licencjackich, na studiach pierwszego stopnia na drugim roku. Tam są jakieś drobne różnice programowe, które trzeba pozaliczyć, ale po teo -college można od razu wskoczyć na drugi rok studiów z teologii, takich regularnych, trzyletnich studiów pierwszego stopnia. Czy po teo -college można zostać pastorem? Nie można, ale trzeba, ale nie po to okolę, tylko w odpowiedzi na Boże powołanie, więc, <laughs> więc jeżeli jest nad Twoim życiem Boże powołanie, to bez wątpienia to będzie bardzo takie wyposażające i przygotowujące Ciebie do służby przedsięwzięcie, natomiast kluczowe jest to, w jakim miejscu Pan Bóg nas stawia, ja jestem przekonany, że to bez wątpienia jest bardzo praktyczny program, który niezależnie od tego, w jakim miejscu Pan Bóg nas stawia i do czego nas przygotowuje, bardzo wyposaża nas do służby w kościele, do zaangażowania, do służenia innym, do to tak naprawdę współdziałania z Panem Bogiem w czynieniu Jego Królestwa coraz bardziej widocznym i coraz bardziej obecnym w tym świecie. To już chyba są wszystkie pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania i uzbiera się ich troszkę więcej, to proszę piszcie w komentarzach, a wtedy nagram drugi odcinek te w pytaniach i odpowiedziach. Tylko dajcie znać. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze trzeba rozwinąć i na jakie pytania jeszcze odpowiedzieć. I mam nadzieję, że na którejś z kolejnych edycji te się spotkamy. To zawsze jest niesamowita przygoda i wielka radość z tego, że taki rok możemy wspólnie przeżyć. Tak naprawdę. Zadając sobie pytanie, Panie Boże, jak możemy lepiej Cię poznawać, służyć Tobie efektywniej i bardziej się Tobie podobać?